przyjechał do nas. Paweł Królikowski, proszę Państwa o wielkie brawa. Witamy Pana Pawła bardzo, bardzo serdecznie u nas w Złotym Potoku, w pięknej miejscowości, którą bardzo kochamy. Witamy serdecznie. Paweł Królikowski. Większe brawa. Chyba na trochę więcej zasłużył, nie? Ja nie piję nawet szampana. Może pani w zastępstwie za mnie, co? Nie ma pani szampana? Proszę bardzo, na zdrowie. Ja muszę szybko się do domu wrócić samochodem. Tak. To na zdrowie Pawła Królikowskiego. Kto ma, to... Pawle, zacznę krótko od razu. Jesteś tu od wczoraj. Dzisiaj byłeś na wycieczce po tych pięknych okolicach. Powiedz coś o Złotym Potoku, o tym, co zobaczyłeś. I jak ci się tutaj podoba? Znaczy, Złoty Potok do dzisiaj jest dla mnie jeszcze miejscem nieznanym. Ja się nie spodziewałem, że tak piękne miejsce jest pomiędzy dwoma głównymi drogami, między tak zwaną katowicką a krakowską drogą. Wystarczy zjechać kilka kilometrów na bok, żeby spotkać państwa siedliska, państwa domy i w końcu państwa twarze tutaj. Nie wiedziałem, że Jura krakowsko-częstochowska, którą znam tylko z lekcji geografii ze szkoły podstawowej, jest tak urokliwym, pięknym miejscem i tak apetycznym, bo potem okazało się bardzo prędko, że pstrągi, które tutaj macie, sławią wasze stoły. I to w dodatku na 17 sposobów.